kulturalna.pl, Anna Luboń, dzień dobry. Wreszcie jest nowa polska produkcja serialowa Kanał Plus Nielegalni. Ten serial rozpoczyna triumfalny pochód polskich seriali przez stacje telewizyjne, dawno zapowiadany na tę jesień, i naprawdę szykuje się kilka świetnych rzeczy. Nielegalni do nich należą. To ekranizacja kilku książek Wincenta Sewerskiego, książek szpiegowskich, a on dobrze wie, o czym pisze, bo jak głosi legenda, niepozbawiona prawdy, sam był kiedyś polskim agentem. Nielegalni opowiadają całkiem współczesne historie polskiego wywiadu. Akcja dzieje się w różnych zakątkach Europy. I bez przesady można powiedzieć, że te realia polskiego wywiadu świetnie zostały połączone w serialu z takimi sprawdzonymi bondowskimi chwytami, czyli ruchami kamery, dobrym montażem. Grają tutaj też świetni polscy aktorzy, co być może producenci Bonda jednak powinni sobie wziąć do serca. W roli głównej Grzegorz Damięcki i partnerują mu naprawdę rewelacyjny Filip Pławiak. To ja jestem w ogóle zachwycona tą rolą. Ale też świetna Agnieszka Grochowska, która kiedy gra takie zimne, mocne, kobiece postaci, wierzymy jej w każdej sekundzie. Pojawia się też Sylwia Juszczak w równie ważnej roli. Oni wszyscy grają polskich agentów. Za reżyserię odpowiadają sprawdzone nazwiska polskiego kina. Leszek Dawid, który ma na koncie m.in. takie filmy jak Jesteś Bogiem czy Ki, a także Jan P. Matuszyński, znany z filmu Ostatnia Rodzina. Serial Nielegalni właśnie wchodzi na antenę Kanał Plus. Jutro w Toruniu zaczyna się festiwal filmowy Toffee Fest, który ma bardzo dobrze skomponowany repertuar. Tam będzie można zobaczyć najciekawsze filmy ostatnich miesięcy, a także lat. Między innymi polskie filmy Eter, Nina, Via Carpatia czy Matylda z Michaliną Olszańską, rosyjską superprodukcję o polskiej balerinie i carze, którą bardzo rzadko można w Polsce zobaczyć, więc to jest okazja. Toffee Fest ma ten program układany przez pasjonatów. Nic, co się tam odbywa, nie jest przypadkowe. Między innymi będzie obchodzona 50. rocznica, tyle właśnie lat minęło od premiery filmu 2001 Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka. Dla mnie to jeden z najważniejszych filmów w życiu, więc cieszę się, że jego obecność w kinie światowym będzie podkreślana i świętowana. Między innymi w hołdzie Kubrickowi zostanie, oprócz tego, że zostanie pokazana Odyseja kosmiczna, odbędzie się też specjalny pokaz w planetarium, bo jesteśmy w Toruniu, przypominam. Specjalny pokaz filmu półgodzinnego o makrokosmosie z towarzyszeniem setu DJ-skiego. Toffee Fest potrwa przez tydzień, do 28 października, na pewno warto tam zajrzeć. Dziś do kin wchodzi wyjątkowy film 53 wojny, debiut pełnometrażowy Ewy Bukowskiej. Reżyserka w poprzednim numerze L opowiadała nam dużo o tym filmie. Film jest luźno oparty na książce Grażyny Jagielskiej, która wyszła kilka lat temu i była dosyć głośną historią. W tej książce i w filmie widzimy historię żony reportera wojennego. On jest przez 20 lat cały czas na najcięższych, najgorętszych frontach Europy i świata, gdzie toczą się najbardziej okrutne wojny. Ona jest w domu z ich dziećmi i z myślą o tym, że w każdej chwili może go coś spotkać. Już sama ta historia jest mocno zapalnym punktem wyjścia, a Ewa Bukowska dodała jej niesamowitej wrażliwości, takiej wewnętrznej subtelności, kobiecości i też stylowości, tworząc mieszankę tak niesamowicie mocną, chciałoby się powiedzieć wybuchową, ale co tutaj wybucha i kto w końcu wybucha, to musicie zobaczyć sami. Rewelacyjna rola Magdaleny Popławskiej, wspaniałe zdjęcia Tomasza Naumiuka, muzyka Natalii Fiedorczuk-Cieślak i to wszystko razem składa się w niesamowitą mieszankę. Ja dawno nie widziałam takiego filmu, jestem z nim zachwycona i mam nadzieję, że podzielicie mój zachwyt. 53 wojny w kinach.